Zakręcony tydzień piąty za nami, więc pozwólcie, że na spokojnie opowiem Wam o tym, co się w nim wydarzyło. Ja jestem Mycha i zapraszam na Ultraniusy. Pewien amerykański myśliciel powiedział kiedyś, że w życiu pewne są tylko trzy rzeczy. Śmierć, podatki i agorook na prowadzeniu. Trzeba jednak wspomnieć, że ich zwycięstwa z piątego tygodnia były bardzo chwiejne. W końcu łotrzyki prawie uległy Diablo Chers i Pirate Sports. Musimy jednak pamiętać, że środek sezonu to idealny czas na, mówiąc kolokwialnie, testowanie limitów. O limitach mówiąc, te znacznie przekroczyło De w swojej grze przeciwko Pride. Ciekawy draft Zeturala nie spotkał się z dobrą egzekucją i Orły sensacyjnie rozniosły diabełki, a to oznacza, że robi się ciekawie w ogonach tabeli. Mamy bowiem trzy drużyny z wynikiem dwóch zwycięstw i ośmiu porażek, a nad nimi na włosku wiszą piraci, którzy legitymują się bilansem 3 do 7. To oznacza, że walka o playoffy będzie naprawdę zacięta. Delikatne roszady również w górnej części tabeli. Po triumfie Kik nad IHG i wcześniej wspomnianej porażce Devil's One Sprite sytuacja w czołowej czwórce zaczyna nam się klarować. Jako dwie najlepsze ekipy wyłaniają się teraz Ago i Kik, ale ich konkurencja wcale nie śpi. Pamiętajmy, że im bliżej playoffów, tym więcej pikanterii, dlatego z niecierpliwością czekamy na szósty tydzień rozgrywek. W tym tygodniu Orły zmieniły się w Feniksy i powstały z popiołów, aby. Okej, okay, może trochę przesadzam, w końcu jedna jaskółka wiosny nie czyni. Co nie zmienia faktu, że Pride może pochwalić się pierwszym od czterech tygodni zwycięstwem. I to nie byle jakim, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że w przeciwnej kompozycji była przerażająca Soraka. I choć KDA Rift'ego po tym zwycięstwie nie uległo diametralnej poprawie, to trzeba zauważyć, że brytyjski toplaner odegrał w triumfalnej grze Orłów pierwszoplanową rolę. W końcu to on własnoręcznie zniszczył Nexus przeciwników, co mnie jako konesera górnej alei cieszy niezmiernie. Za nami najgorętszy mecz tygodnia. W spotkaniu rewanżowym Kik w pięknym stylu zatriumfowało nad Illuminar Gaming, co pozwoliło im usadowić się na drugim miejscu w tabeli. Co prawda, to jeszcze nie czyni ich murowanymi kandydatami do wyjazdu na EU Masters, ale na pewno będziemy obserwowali ich poczynania w tygodniu szóstym, w którym czekają na nich Agorok i Devil Swan. Czy Kik odegra się za pierwszą połowę sezonu i umocnią się na pozycji wicelidera? Odpowiedź poznamy wkrótce. I to by było na tyle w dzisiejszym wydaniu Ultraniusów. Trzymajcie się. Do zobaczenia.